Red. We're not gonna get away with this, are we? Come on, pull. There. Together again. Sort of. Witam wszystkich, mówi do was Kernel. To jest Transistor, gra action RPG, którą mam przyjemność przechodzić po raz pierwszy razem z wami. Od razu w oczy rzuca się bajeczna grafika i to w niejednym tego słowa znaczeniu. Interfejsu mamy mało. Za pomocą takich oto etykiet oznaczone są obiekty, z którymi możemy wejść w interakcję. Sprawdźmy tę podartą suknię. What a night. You're still in one piece. That's all that matters. Tak, ten transistor to jest nasz miecz, który tutaj jak widać, jak to trioda półprzewodnikowa, ma trzy piny. Generalnie wygląda jak płytka drukowana, więc mi się już samo to bardzo podoba, ponieważ moja profesja to jest programista, a tutaj jest bardzo dużo nawiązań do tego zawodu. Dobra, zobaczmy co tam na wschodzie słychać. Found us already. They want you back, I bet. Uwaga, uwaga! Teraz będzie chciał nas zabić. Proces. Tak, to jest proces systemowy. Mogę go tutaj pociągnąć z jednej umiejętności albo drugiej? Ta pierwsza jest krótkodystansowa. Aha. What? Nie odradza się. Druga. No. O, na daleki dystans razimy. Nice. I teraz muszę podejść do tego. Okay, let's go. Unmarked alley. East of the bay. Think I know where we are. Po zabiciu muszę podejść do czegoś takiego, żeby ponownie się nie pojawiło, nie odrodziło. Blokada. Jak widzimy, wszędzie tutaj rządzi cyberpunkowy klimat. A? O. Nie zadziałało? Tak lepiej. No właśnie. To jest tryb turn, czyli tura. Tutaj też kolejne nawiązanie do programowania. Mamy nawiasy, co oznacza, że to jest funkcja. Do tego jeszcze wrócę później. A teraz musimy ich wyeliminować. Dobra, zalecany ruch tutaj. Teraz. Co dalej? Możemy zaplanować akcję. Czyli crash. Tak samo tutaj kolejne funkcje. Funkcje naszego tranzystora, który jest naszym lektorem i nam przewodzi narrację. Dobra, zaplanujemy jedno uderzenie za pomocą crash. Tutaj trochę widać było, że HP odejmie. I teraz drugie. Zaplanować funkcję bridge. No to pięknie. Uderzymy dwóch, ponieważ jest dalekodystansowa. A w tym trybie bardzo szybko się ruszamy. Jak widzicie, mamy na całe czerwone pasek. No i jak słyszycie, jest świetna muzyka. Padł? Ready. Dobra, muszę to wziąć, zanim się odrodzi. Glad that wasn't me. Jeszcze. Poszło. I levelujemy. Dobra, powoli, 20% na razie. Okej. Okay. Hello World to jest pierwszy program, jaki każdy programista pisze. There's the empty set. Still too close to it. We better get as far from there as possible.
A z kolei empty set to jest pusty zbiór. Dobra, promenada. Chodźmy. Block party up ahead. Here we go. Oni biją jakąś kobietę leżącą. No to interweniujemy. W tym trybie turn ja mogę wykonać bardzo dużo ataków naraz. Czy bardzo dużo. O, dobrze zaplanowane, wykonane. Bardzo szybkie. Ale niestety potem musimy chwilę odpocząć. Dobra. To zlikwiduje wszystkich oprócz tego jednego, tak? O! Tu już przesada o 100. Poszło. Dobrze. Powoli leci poziomek. Dziwnie zdobywamy duszę, prawda? Jako kolejne funkcje. Tym razem to jest Spark. Tak to wygląda. Te klocki też możemy niszczyć. No i widać, w jaki sposób to będzie działać. Po prostu wybucha i razi dookoła. Co tutaj? Hey, end of the plaza. It's you. Rzeczywiście, nasza Red. I'm so sorry, Red. They took your voice. I couldn't stop them. But we took something of theirs. Hey, let's just go. Young lady here to see you. Jakaś młoda dama do ciebie. Okej, okay. Pojedźmy ją. Generalnie tutaj gdzieś się pojawiają tipy. Czasami tutaj. Nie wiem, na czym to polega. Czemu czasami się pojawiają, czasami nie. O co chodzi? Dobra, odwołam ten ruch. O. Dobra, zajdziemy dookoła. Ten głos, który utraciła Red, właśnie słyszymy. A najlepsze jest to, że jest tutaj świetna muzyka, ale moje frekwencje mowy są na zupełnie innym poziomie niż całej tej muzyki, przynajmniej tej części, którą słyszałem. Więc to, że komentuję, zupełnie nie przeszkadza w tym, żeby cieszyć się także muzyką. I to mi się bardzo podoba. Dobra, tu jest cios od tyłu. Możemy jeszcze walnąć bridge. Cios od tyłu plus kombinacja 225. No, to będzie sporo overkill. Dobra. Ale nie tak prosto. Młoda dama od razu znika po pierwszym uderzeniu. Okej, okay, teraz już mogę użyć kolejnej umiejętności. Zostawię też za sobą jakiś cień. Trzymaj. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Z daleka cię. No i super. Tylko teraz problem, że tych komórek zostawiła bardzo dużo. I one się zmieniają w coś takiego. Ja proponuję tym razem użyć... O, tego wybuchu. No, bardzo szybko się ruszają. No, tam dalej, proszę. Świetnie. Side street due east. Through there. I think I know a place we could get a ride. Okay. Blokada kolejna. Wbijamy płytka w płytkę i jest dobrze. This didn't used to be here. Dwie dłonie, które nas powstrzymują przed wejściem. Tą zagadkę już widziałem. Więc wystarczy zrobić coś takiego. Uderzasz tutaj, znika, ale musisz uderzyć w obydwie, żeby zniknęło. Więc wystarczy użyć o tego
teraz wbijamy nasz wspaniały miecz w drugą i możemy przejść. No. Okay. That who I think it is. Hey, Mr. Moyle, you in there? It's him, all right, but I can barely hear him. Mamy czwartą umiejętność, jaunt, czyli odskok. Bardzo, bardzo przydatna, szczególnie, że można jej używać, jak już się zużyje tą turę. Można coś zaplanować. No właśnie, tych nie możemy użyć, ale jaunta możemy. Go where it suits you, right? Okej. Dobra, zatrzymajmy na razie. Ja jemu puszczę. Ten crash? Bridge? Jak widzimy, samouczki są bardzo, bardzo ograniczone. Raczej trzeba samemu do wszystkiego dojść. I na razie... Cóż, na razie jest okej, ponieważ ja ten krótki fragmencik już grałem, ale potem? Potem będziemy musieli się uczyć razem. Dobra, puszczę mu. O, raz, dwa, powinno do niego dotrzeć. I lepiej już znikać. O. Raz, dwa. No i zniknęliśmy. On daleko odskoczył. Okej, ma kumpel jeszcze. Generalnie nie warto przesadzać tutaj z turami, ponieważ one ograniczają zdolności. A właśnie... Idzie dobrze. W taki sposób. Dobra, jedna komórka, druga komórka. Poziom drugi osiągnięty. Dostęp przyznany. Nowe funkcje. Wybierz funkcję. Możemy wybrać albo Bounce, albo Mask. Bounce tworzy reakcję łańcuchową, odbijającą. I tak, możemy albo mieć ją w gnieździe aktywnym, czyli w jednym z tych czterech gniazd umiejętności, które używaliśmy do tej pory, albo w gnieździe uaktualnienia, które po prostu boostuje już istniejącą umiejętność, albo też gniazda pasywne można używać. Jeszcze do tego nie doszedłem, ale widzę już, że tutaj jest na to miejsce. I cóż, w gniazdach pasywnych, wiadomo, coś po prostu przez cały czas działa. Dobra, więc tak, Bounce wystrzeliwuje odbijający się pocisk, który przeskakuje z celu na cel. A w gnieździe uaktualnienia dodaje efekt reakcji łańcuchowej do większości funkcji. Mi się to podoba. A Mask... wywrotowa, ukrywająca. W gnieździe aktywnym ukrywa fizyczną postać użytkownika i zwiększa siłę następnej akcji. A w gnieździe uaktualnienia zwiększa siłę większości funkcji w przypadku ciosu od tyłu. Ja tam wolę Bounce. Z tego co wiem, raczej nie możemy wybrać ponownie. Chociaż, może się okazać, że nie mam racji. Zobaczymy. Nowa funkcja. Bounce. We're still here. Look at that. Huh? Punkt dostępu. Okay, you're in. Narzędzie konfiguracyjne. Oprócz tego, że konfigurujemy, to jeszcze zapisuje się stan. I tylko przy takich momentach i przy przechodzeniu na nowy level. A tak poza tym, jesteśmy zdani jedynie na właśnie odwiedzanie takich miejsc. Więc możemy teraz użyć tego Bounce. Albo zmienić z czymś, co jest obecnie. Albo dodać. Ja proponuję dodać to do... O, Bridge'a. Silna, penetrująca, wolna. Jak będzie przeskakiwać, to... Ho, będzie moc. Dobra. Wybierz funkcję. O, Crash. Tutaj widzimy, najprawdopodobniej to są sloty pasywne.
To są sloty upgrade'ów. Na razie mamy po jednym na każdą z czterech umiejętności aktywnych. I władujemy tutaj bounce. I tak. Zasięg 800, koszt w trybie turn. I tutaj mamy liczba skoków i tak dalej. Właśnie, czy to zwiększa koszt? Najprawdopodobniej. No cóż. Opłaci się. Świetnie. Dobra. Good. Just one more block. I want to show you something. Te duszki, które tutaj chodzą, nam wskazują, gdzie mamy iść. O, tutaj widać było. Jakbyśmy się zablokowali przypadkiem. Okay, there's a... Wait. Back. Uch. Wzmocniony tym razem. Uaktualniono proces. Oznaczenie? Drań. Poziom drugi. Nowe w trybie drugim, tryb kontrataku. Kontrataku? Co to ma być? Nie wiem. Naszej Red zabrano głos. Tutaj teraz nuci. Jeszcze w takich momentach może śpiewać, ale niestety... już w życiu nie. Cóż, dziwne to jest uniwersum. Ciekaw jestem, o co właściwie chodzi z tymi głosami. Dlaczego komuś zależało na zlikwidowaniu jej głosu? Okej. Za 75 mogę tak zaatakować. A tego to uderzy za więcej. Co mnie też zastanawia. A poczekajcie. Spróbuję coś innego. To odwołam. Ej, czy tutaj gdzieś... Tak, to jest koszt. O. Pierwszy raz to widzę. Dobra. Proponuję w takim razie pozbyć się pełzaków. A moment. Aha, wiem czemu większe obrażenia są. No bo przecież to się jeszcze odbija od tego. Nie dość, że spenetruje tego, to jeszcze będzie odbicie. Więc tak. O, właśnie, tutaj widać. Więc ja to odwołam. Stanę. Tutaj? Tu? O. Świetnie. W tego mogę jeszcze uderzyć. Tak. I ewakuujemy się. Na niewiele mogliśmy sobie pozwolić. Dobra. Teraz unikamy ich. O, poszło. Tryb kontrataku. O co tu chodzi? Dobra. Znikamy. Drań 2-0. On chodzi szybciej od nas. Co się dzieje? Muszę mu puścić coś niemiłego tym broniowi. Jasne! Może lepiej tego użyję. Spójrzcie, jak mało HP już mam. Jeden bridge i już zginie. No. Zabieramy go. Komóreczka. Aktualny poziom drugi. Dobra, to co? Zapiszemy. Okej. Jest i motocykl. Proszę bardzo. Okay. E64 on ramp. 5 blocks down. Take the second right. Do not turn left. And thanks for the lift. Hi. You turn left. Thought we were gonna skip town. We're going back there. These things. They do not have a sense of humor.
down, wipe you out, and take whatever's left of me back to those two-bit camarada pieces of trash. Look, whatever you're thinking, do me a favor. Don't let me go. Bardzo przyjemny głos ma nasz tranzystor. Ślicznie jest. They beat us here. Właśnie. Uaktualniono proces. 3 razy promienie tnące. Jeszcze defekty. Te, które wtedy pozostawiła tamta młoda dama. Możemy zaskoczyć taki proces w takim razie. Ja proponuję strzelić sobie raz i teraz szybko dołożyć czegoś jeszcze. O, spójrzcie. Użyj funkcji Crash, aby cel stał się podatny na działanie innych funkcji. No, samouczek. Powoli, powoli się nauczymy. No i zobaczmy. Rzeczywiście, teraz kombinacja jest. Jak jeszcze przemieszczę się delikatnie i użyję teraz dwójeczki, to trafię dwójkę. O, jeszcze tych. Z tego samego faktu, że to się rozszczepi później. Let's go. Ślicznie. Kolejny. Stronger than the last ones. Okej. Teraz znowu skorzystam z trybu taktycznego. Tryb Turn aktywuje się automatycznie, gdy życie osiąga poziom krytyczny. Przydatne. Dobra. Mogę podskoczyć, tak? Uderzyć. O, to w takim razie cofnę te ruchy. Więc tak, najpierw podskoczę. Teraz. Uderzę za pomocą Crash. Mamy bridge. Mogę nawet lekko... Moment, jeszcze lepiej mogę to zrobić. Mogę uderzyć za pomocą bridge w taki sposób. Ślicznie. Aha, tylko 75 to zabierze. No to dobijmy jeszcze, tak? I znikamy. Okej. O, jednak udało się. Przypadkiem. Mało szkodliwe są te. Okej. Aha, odnowił się tamten. No to znowu. Możemy podskoczyć. Walnąć tak. I tyle. No i po nim. Pozostaje iść na północ. Fertile ground. Żyzna ziemia. Jak się popisała? Never seen gold walk cleared out. Aha, coś nowego. Przeanalizuj. You got on the Camerata shortlist. More than just a name to them now. Biografia. Red, jedna z najważniejszych artystek miasta Cloudbank na przestrzeni ostatnich 5 lat, zdradzała zainteresowanie muzyką już od najmłodszych lat, pomimo studiów na Traverson Hall. Traverson szczyci się, iż jej podwoje opuściło wielu z najbardziej ambitnych planistów miejskich. Jednak Red spędzała większość czasu na opracowywaniu powstającego wówczas programu artystycznego w Akademii. Jako pierwsza w historii wybrała 2 nietradycyjne profesje.
według naszych danych, niechętnie tłumaczyła decyzję, zasłaniając się osobistymi powodami. Niechętnie mówiła na ten temat nawet po zyskaniu popularności. Pytana o przeszłość i wpływ na twórczość, często mówiła, że jej praca mówi sama za siebie. Przyznała jednak, że nigdy nie pisała utworów z myślą o wzbudzeniu kontrowersji. Oho, zainstaluj tę funkcję w gnieździe uaktualnienia, by dowiedzieć się więcej. Dobra, to może później. Okej, to stopniowo będziemy poznawali tę historię. Dobra. Gold Walk Channel. Aktywne tramwaje. Zero. Okej. Wait, wanna check the channel back there? Może? Dobra. No cue to get in. That's a first. This can't be the channel. Jakieś kije samobije.